Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Słuchajcie, tak stwierdziłem, że w sumie jako... że gubię się trochę po tej mapie. Kupię... po tej mapie, po tej wiosce. Kupię tą mapę wioski. Myślałem, że to nie będzie potrzebne, ale jednak chyba będzie, wiecie? Jednak chyba będzie, no bo... kurna, nie chcę tak błądzić, wchodzić byle gdzie. Tu przynajmniej mam jasną informację. Najważniejsze znaczniki... miejsca na mapie. Jest, jest. Czyli mamy to. No i dobra, teraz się tylko... Teraz tylko stąd wyjść. No i co? Mamy iść do... jak on się nazywał? Kurna, już nie pamiętam. Mamy iść... Do maga wody, ale jak on się nazywał? Czy on tu coś opisał? Nie, w międzyczasie wysłał mnie do wioskowego maga wody... A, czyli nie ma tutaj informacji. No właśnie, dlatego nie wiem, jak on się nazywał, no bo nie ma takiej informacji. Dobra, szkoda, że mapa nie jest pod M, no ale trudno. Ogólnie zbyt wiele to nie pomogło, ale no dobra. No, lepsza taka mapa niż żadna, choć myślałem, że będzie taka bardziej nowoczesna po prostu. No ale okej. No, dobre i to. Tu mamy alchemika. Więc podejrzewam, że to o tego alchemika właśnie chodziło. A tymczasem, zanim się do niego... O, jest ten nasz mag wody. Riordian. A nie Riordian, ale zanim ja tu do pana, to ja bym chciał pozbierać wszystkie... chwasty, które pan masz wokół. Jakiś patyk. Wino, złoto. Takie rzeczy ja bardzo chętnie przygarnę. Na pewno się przydadzą. No, bierz to. Hendrik. Ją Lamar od razu. Dobra, weźmy sobie to. Paściory, mam nadzieję, że one będą coś warte później. Że mógł je sprzedać. Zanim do niego pójdę, jeszcze se zwiedza okolice. A to już klasycznie, nie? To już klasik totalny. Ale tu widzę, że chyba ziemniaki mu uschły. Tak to trochę wygląda. Jakby to jakieś ziemniory miały być. Zostały tylko krzoki. Dobra, co on tu ma? Jakiś ul? I za tym ulem chyba... młody olbrzymi szczur. Co jest? Ej, zaatakował mnie! Niczego tu nie znajdę. Ej, szczur mnie zaatakował. Co jest? Ej, no nie, no tego się nie spodziewałem totalnie, nie? Idę sobie, zwiedzam i jakiś szczur bije. Jeszcze, żeby on był malutki, to okej, ale kurwa, skąd on go tu wyhodował? Czym on go karmił? A wejdźmy sobie do środka. A tu jest Logvar. Kto tu jest kim, przepraszam? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bo tam jest mag wody, a tu jest kto? W sensie ma szatę maga wody, nie? Chyba. Chyba maga wody. Nie, no tak mi się wydaje, że tak. Dobra, najpierw wejdźmy tu do tego. Onka ma pierwszeństwo. Ej, witam. Ty. Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy nie, tabliczkę zrób. Nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Logvar to, Logvar tamto, Logvar kim jesteś? Logvar boli mnie palec, Logvar mam sraczkę. Mam już tego serdecznie dość. No i się zesrałeś, stary. Spokojnie. Spokojnie, gościu. Naprawdę potrafisz czarować? Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Szkoda. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. O! No to jest ciekawe w sumie. Coś mi się wydaje, że jesteś zwykłym szarlatanem. Nie, tak to nie. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Aha. No dobra, przychodzę po lekarstwo. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt. Znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze.
Mów, czego dokładnie potrzebujesz. Lekarstwa dla brata. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządleń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. No dobra, kim on jest? Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Aha. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. A co handlujmy. Masz jeszcze ciekawego do handlu? Kostur nowicjusza, proszę bardzo, obrażenia magiczne, tu tego. Esencja, o kurwa, jakie to drogie. Pas ognistego biegacza, ochrona przed ogniem, ochrona przed magią. Kurna, fajne rzeczy on tu ma, ale drogie jak diabli, nie? Amulet. Lekkie rany. Kurna. Nie no, rzeczy ma fajne, tylko... No tylko drogie, nie? Tylko drogie. Jednak mimo wszystko drogie strasznie. O! Mam jakiegoś patyka lepszego, nice. Weźmiemy sobie to. No idziemy do Riordiana, zobaczymy co on ma nam ciekawego do powiedzenia. Na 100% będzie zlecenia tego gigantycznego szczura, którego już zabiłem, więc jest plus. Riordian. Hej, ty. Kim jesteś? Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. No i to mi się podoba, no to ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Przekonałem się już o tym, stary, także no jak najbardziej. Ale zapiszmy sobie zanim cokolwiek, bo ja wiem, że ja pójdę. A tak już jest koło, nie wiem, 10 minuty, więc ja pójdę i się wywalę. I bym musiał cofać, to, o Jezus, dajcie spokój. Po drugim odcinku już się nauczyłem, że trzeba częściej po prostu grę zapisywać, nie? Siemano, Folgard. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Poważnie? Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem. Nie chcesz mi przywalić, wyzywać i co? To jakiś fetysz. Dobra. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. No niestety. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio... Ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czasy się zmieniają, a niektóre się, rzeczy pozostają niezmienne. Zastanawiam się, posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa. A jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. No dobra. Pomyślę jeszcze, ale dzięki za propozycję. Na pewno się przyda. Czyli już mamy dwóch nauczycieli. Jeden od siły, a ten pewnie... Ten pewnie też od siły. O, tu jakiś myśliwy. Wow, Riordian, spokojnie. Co i napierdala fireballami, ty. Jak gdyby nigdy nic, leci z nimi. Niczego tu nie znajdę. Nie, no to... Słuchaj, Riordian, a nie chciałbyś tak dłużej mi potowarzyszyć może coś tego? Po co ja mam iść gdziekolwiek? Jakby stary, to po prostu... Weź ty ich bij. A ja sobie będę
nie wiem, zbierał? No bo tak poważnie rzecz ujmując, biorąc, to jakby... Jakby... Kurna... Nie muszę nic robić, nie? O, mikstura lecznicza to się akurat przyda. Jeszcze expik w ogóle wpada, nie? Więc tak, to można żyć, słuchajcie, tak to można żyć. No. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. Dobra. O, chwileczkę. Co chwileczkę? Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. A, dzięki. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Co ty mi dajesz? Co? Dobra, to ta telekinezę dostałem. No tą esencję many sobie zwiniemy stąd. Ciemny grzybek. A to dziki były. A. Wschodni fiołek. No dobra, ale poczekajcie, bo ja mam tą listę tu. Lista. Mogę otworzyć? 5 roślin leczniczych, 1 starty korzeń, to już mam, 2 wschodnie fiołki. To mam i roślin leczniczych też mam już. Czyli teoretycznie... Niczego tu nie znajdę. Mam wszystko, teoretycznie. Ale, no przecież nie byłbym sobą, jakbym nie posprawdzał jeszcze okolicy. Tej telekinezy nie będę używał, ona może mi się jeszcze przydać w życiu. Więc na razie sobie tylko pozbierajmy to, co tu zostało. Tym bardziej, że jest tu trochę tych ziół. Zresztą nie tylko ziół. Oho. Muzyka jakby mnie coś atakowało, ale nie widzę, żeby mnie coś atakowało, więc... Rdest polny się też przyda. Tu jakiś grzyb jeszcze jest. Czy tam mięso. Śmieszy mnie to, że te grzyby się mięsem nazywały, nie? W dwójce. Mięso kopacza i ciul. Dobra, weźmy te rdesty stąd jeszcze. Tą miksturę leczniczą po lewej, w sensie nie miksturę, tylko ten korzeń, czy... A nie, to niebieski bez, przepraszam. I wracajmy do niego, bo za dużo jest tutaj tych topielców i całej reszty. I nie chciałbym się wywalić za zero jednak mimo wszystko, nie? Jakoś tak... Wolałbym mimo wszystko nie wywalać się w tej grze. A w ogóle, pod czym jest sprawdzenie, jak ja mam poziom i tak dalej? Czekajcie, klawiatura. Akcja, postawa bojowa. Widok, ekwipunek, mapa na M. Statystyki na BC. A są, faktycznie, dobra. Bo tak, kurde, nie widziałem ich wcześniej. Mamy 10 punktów nauki. Okej. Okay. Umiejętności, bla bla bla, siła, zręczność, mana, perzetki. O, no ale to dobrze wiedzieć ogólnie, dobrze wiedzieć. To warto sobie rzucać okiem czasami na te skróty klawiszowe. Dobra, Riordan, ja gotowy. A o co chodzi w ogóle z tymi kapliczkami? O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. O, ale to dobrze wiedzieć w sumie. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Mamy coś jeszcze? Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? O. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Nie mam nic. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. A jak ktoś nic nie musisz ma, to także wtedy? Opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. O, to ciekawe. Na sam koniec trzeba też pamiętać,
że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Trochę długo, szczerze mówiąc. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów. Takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Ej, ale to pokazuje? Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia. Ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Dobrze wiedzieć, ale co chciałem powiedzieć? Zauważyłem, że warto jest prowadzić z nimi dialogi, nawet jak czasami nie są zbyt interesujące, bo mogą nam dać rzeczy za to, że z nimi rozmawiam, jak na przykład tą lodową strzałę, która być może się przyda, nie wiem szczerze mówiąc, ale może się przyda. No zobaczymy, ale to jest plus, że przynajmniej w tym modzie jakby twórcy wynagradzają za to, że chcesz rozmawiać i jakby prowadzić interakcje z NPC-tami. To jest fajne, to jest naprawdę bardzo przyjemne. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. A, czyli na wygnaniu. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. No zajebiście. Wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokwara. Zobaczymy się już we wiosce. Dobra. Dzięki, stary. Ale to fajnie, bo z jednej strony mamy zawsze dodatkową interakcję z nim, z drugiej strony jak nam da jakieś zwoje za to, no to już w ogóle pogu, nie? To naprawdę spoko, naprawdę spoko. Jeszcze tu widziałem właśnie jakiegoś myśliwego. Siemano, Markus. Hej, ty. Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Możesz mi udzielić rady? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwy. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. No tak. Czyli jak byłeś przydatny, to wtedy było wszystko okej. Okay. No klasyka, można by rzec. Możesz mi udzielić rad co do łucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. No tak. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać. I jak wytworzyć własny.
Ale będzie cię to trochę kosztowało. No nie tak, wszystko pieniądze. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. O, to akurat spoko. To akurat spoko, tylko nie mam tyle złota, ale kurwa, ile to kosztuje w ogóle, nie? 150 sztuk złota. 150 sztuk złota. I co tu jeszcze jest? Nie ma sprawy. A, zręczność i łuki jeszcze. No, to akurat mniej kosztuje. Ale kurna, no to... Pokaż mi swoje towary. No nie wiem, czy mnie będzie stać, nie? Szczerze mówiąc. No, ale okej. Okay. Jaka kusza. Wymagana siła 35. 30 wymagana zręczność na łuk. No, ale to mega mocne, nie? W sensie obrażenia pocisków 50. Tylko zastanawiam się, czy kusza... No ale kuszę trzeba będzie pewnie ładować, no to tak, no może być ciężko. I pas myśliwego on ma, obrona przed wszystkim, WTF w ogóle. A, bo to jest ze strojem myśliwego lub skórzanym, plus obrona przed wszystkim, plus... Ej, to jest spoko w sumie. Co tu jeszcze, jakieś bestiariusze są, zapewnia bonus doświadczenia, schematy robienia kuszy. Ej, to jest mega mocne, szczerze. I co, jakieś skóry on tu ma? I kołczany. No to nice w sumie. Takie rzeczy też się przydadzą. I drewno do wyrobu broni. Czyli jest osobno do wyrobu broni, a osobno zwykłe. Kurna, ej, naprawdę ten mod jest mega rozwinięty. Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Spoko, Markus. Przyniosłem trofea. Przyniosłem trofea. Mam coś? Nie mam, no właśnie. I kurna, powiem wam, że... No... Jakbym miał określić jakoś... tą grę... to bym powiedział... że z tym modem... to nie jest Gothic 2... tylko to jest Gothic 2,5. Nie? Że to jest Gothic 2,5 po prostu, bo no... dużo nowych rzeczy, nowych funkcjonalności jest dodanych, których nie było w oryginale. O, skórzany mieszek przyda się. Których nie było w oryginale. Więc kurna, no jestem w szoku. Jestem pod wrażeniem wręcz bym powiedział. Jestem pod wrażeniem, bo nie spodziewałem się tego. Dobra, pójdźmy pogadać. Tym głównym magiem wody. Logvar. Hej, ty. Zebrałem. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Za ile? Kilka godzin? Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Logvarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Słuchaj. Pod żadnym pozorem nie powinien tego drapać. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Logvar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. I opatrunek będzie gotowy za kilka opatrunek godzin. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. To prawda. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. No dobra, dawaj. Dawaj, wujasie, kurt. Czyli co jeszcze, będzie mechanika łowienia? Ej, bo tego chyba nie było w ogóle, nie? W Gothicu. Kurna, nie wiem. Wydaje mi się, że nie było w ogóle. Nawet chyba w trójce nie było tej mechaniki. Ale to jakbyście dali znać w komentarzu, byłbym wdzięczny, bo ja już nie jestem pewien, nie? Bardzo dawno temu grałem. Jesteśmy na miejscu.
Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. I faktycznie wędkę dostałem. Ale jajca. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy. Naprawdę wolałbym o tym nie rozmawiać. A w sumie możemy mu się wygadać chyba, nie? Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. A już niedługo. Tak czuję. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? O kurna, i tu bonusy mogę sobie wybrać. Uszczuplę mieszki bogaczy z miasta. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Nauczę się poprawnej walki mieczem. 2% do walki bronią jednoręczną i dwumieczą. Myślałem, by żyć tego, co upoluję. 2 do walki łukiem i kuszą. Chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. 20 zdrowia. O kurna. Co jest najwięcej warte w zasadzie? Tak się pod tym kątem się zastanawiam. Bo tak, jeśli byłoby na przykład jak w Gothicu trójce i chyba dwójce też tak było, czyli 5 punktów umiejętności to jest 5 punktów. Czyli 5 punktów zdrowia to jest 5 punktów umiejętności, czyli 20 punktów zdrowia to jest 20 punktów umiejętności. No to jest dobry motyw, bo na tym najwięcej zyskujemy. No ale nie jestem pewien, czy to tak jest. Pewnie jest to wyważone, że wszystko daje to samo. Natomiast w sumie na sam początek zastanawiam się, co nam się najbardziej przyda. Te 2% do walki bronią i kuszą to jest bez sensu totalnie, bo to jest tylko 2%. To nie ma sensu tego brać, bo nie da mi to dużej różnicy na samym początku, tak według mnie. 5 punktów siły, zręczności albo many też chyba tak średnio. Najwięcej chyba bym zainwestował w to HP na sam początek. Żeby mieć go więcej, bo wtedy więcej też wytrzymam, więc może to ma sens największy. Przede wszystkim chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. Ale mogę dalej. O kurwa. No tego się nie spodziewałem. No to w siłę pójdźmy. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Pewnie. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce. Wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć. Więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Musisz być freelancerem, rozumiem. Rozumiem. Jaki był ojciec? Nie chcemy tego wiedzieć, bo chcemy odciąć się od przeszłości. Więc byłoby głupio o to teraz pytać. I rozdrapywać rany tak swoją drogą, więc może sprawdźmy co z Jornem. Może sprawdzimy co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Trochę tak, no. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. O, dzięki. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Biedny Lokwar. Gdy byłem w karczmie, słyszałem jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski.
Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Tak, byłem u niego już, no. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. No dlatego nie jestem chyba zbyt spokojny, wiesz, kurcik? Mimo wszystko, wujaszku, no nie wiem. No nie wiem, bym powiedział, no nie wiem. Wolałbym chyba sam, no ale rozumiem. Ej, tu strzały jeszcze były wbite. Ja to zbieram. Bo tak można sobie żartować, ale później się te strzały zdecydowanie przydadzą. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i co? No i to tyle, słuchajcie. Dziękuję wam raz jeszcze. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. No i cześć.